Czym mógłby premier Donald Tusk pana jutro zaskoczyć? Kiedy by wyszedł na mównicę i powiedział, że zgadzam się z tym, o czym mówi Prawo i Sprawiedliwość, nadszedł czas zakończenia moich rządów, o czym mówią też obywatele naszego kraju. Jest zapaść w służbie zdrowia, finanse publiczne rzeczywiście stoją na skraju bankructwa. Odchodzę, przyznaję się do winy, wprowadzałem w błąd opinię publiczną, odchodzę. Pozytywnie, gdyby wymienił 80% ministrów i zapowiedział realizację programu z exposé z 2007 roku. Jeśli miałoby być to pozytywne, przyjemne zaskoczenie, to informacja pana premiera, że dymisjonuje kilku ministrów. Dymisjonuje tych, którzy są najsłabsi, którzy sobie nie radzą. Ta informacja mogłaby spowodować, że wszyscy uwierzylibyśmy, że to jest prawdziwe działanie, które ma się skoncentrować na polepszeniu sytuacji w Polsce. Gdyby podał rząd do dymisji. Pan premier Tusk zaskoczyłby mnie wtedy, gdyby powiedział, że przyznał się, że klub Platformy Obywatelskiej we wczorajszym głosowaniu popełnił ogromny błąd i on zrobi wszystko, żeby w tej chwili mogła być w Sejmie dyskutowana ustawa o świadomym rodzicielstwie. Bo to jest właśnie ta ustawa, na którą czekają kobiety od 20 lat. A to, że Platforma Obywatelska zdecydowała się poprzeć projekt Solidarnej Polski, to jest największy skandal, jaki sobie można wyobrazić. I prawdę mówiąc, kobiety w Polsce mają się czego bać. Naprawdę mogą się obawiać, że w tej chwili Platforma Obywatelska doprowadzi do całkowitego zakazu przerwania ciąży w Polsce. Chciałbym, żeby wreszcie pan Donald Tusk przestał oszczędzać na biednych i na zwykłych Polakach, a zabrał się za grube ryby, za banki, za hipermarkety, opodatkował może najbogatszych, bo na razie pan premier chwali się tym, że dociska pasa najbiedniejszym, najuboższym i klasie średniej. Pozytywnym zaskoczeniem byłoby przyznanie się do tego, że przez ostatnie 5 lat może taki mini model węgierski. Ta ekipa rządowa niewiele robiła, oprócz obsadzania spółek Widę Polski Cukier przez rodziny znajomych i działaczy politycznych Platformy, czy Widę Elewa przez działaczy i osoby związane z PSL-em, ale w gruncie rzeczy dla nas, jako dla społeczeństwa, bo posłowie też są oczywiście jego częścią, w gruncie rzeczy zostało zrobione bardzo niewiele z tych rzeczy, które były obiecane. No chyba jedyny pozytyw, jaki mógłbym usłyszeć, to informacja o tym, że Donald Tusk rezygnuje. Lub, że Donald Tusk postanowił skorzystać z naszej rady, z rady Ruchu Palikota i tworzy rząd autorski bez PSL-u. Pozytywnie by mnie zaskoczyło, gdyby jednak zaproponował rekonstrukcję rządu mimo wszystko. Mimo tego, co jest w tle, czyli kandydaci na premiera, jeśli chodzi o partie opozycyjne. Ale myślę, że tutaj głęboka rekonstrukcja bezwzględnie jest potrzebna i wymiana na ministrów merytorycznych, mniej politycznych, wizerunkowych, a bardziej merytorycznych, bo i sprawy kraju dzisiaj tego wymagają. To by mnie, myślę, na jakiś czas pozytywnie zaskoczyło. No oczywiście najlepiej, gdyby się podał do dymisji, bo rzeczywiście nie daje rady, ale no, na to nie liczmy, na cuda w tej materii akurat nie liczmy. Myślę, że to byłoby bardzo, bardzo dobre posunięcie chyba honorowe Donalda Tuska, gdyby się podał do dymisji z rządem, ale oczywiście wiemy, że tego nie uczyni i będzie się trzymał rękoma i nogami swojej funkcji. A czego się możemy spodziewać? Teatru, wielkiego teatru, gdzie właśnie w Kancelarii Ministrów zapewne każdy swoją rolę się już wyucza i jutro będziemy mieć taki PR-owski teatr dotyczący wielkich dokonań Donalda Tuska, no, które oczywiście wszyscy znamy. Spodziewam się perfekcyjnie przygotowanego PR-owego przemówienia, gdzie już będzie pan premier bardzo oszczędny w obietnicach. Na pewno usłyszymy kolejne obietnice, być może w stylu Churchilla czeka nas pot, krew i łzy, być może w zupełnie innym stylu PR-owskim, ale jedno pozostaje pewne, obiecanki i obietnice, na pewno festiwal będzie trwał. Spodziewam się samych smutnych wieści pod tytułem idzie wielki kryzys, bójcie się Polacy, straszne czasy przed nami, a ja jestem tym jedynym demiurgiem, który zna rozwiązanie tego problemu i was przed tym kryzysem uratuje. Polacy się już więcej na takie gadki szmatki nie dadzą nabrać. Długiej, nudnej, nic nie dającej debaty. Spodziewam się, że pan premier będzie próbował dalej grać na naszych emocjach. Będzie próbował odwoływać się do naszego poczucia pewnej solidarności w trudnych czasach, w czasach kryzysu. Chociaż jak wszyscy wiemy, wcześniej mówił, że kryzysu nie ma, bo przechodzimy go w sposób nadzwyczaj łagodny.
a więc odniesienie do emocji będzie główną osią tego wystąpienia. Niezależnie od tego trochę wskaże niebezpieczeństw, zagrożeń i także wskaże na kilka rozwiązań, które jego zdaniem będą dobre dla Polski, ale czy będą rzeczywiście, trudno powiedzieć, ponieważ po pierwsze nie jest to pakiet całościowy, tylko być może jakieś fragmenty, które nie będą zmieniały rzeczywistości. Platforma Obywatelska jest mniej obywatelska niż Milicja Obywatelska była za komuny, więc to jest jak gdyby, co pokazało szczególnie wczorajsze głosowanie, że Platforma i PiS niczym się absolutnie nie różnią, więc to będzie takie samo by było, podejrzewam, expose Kaczyńskiego, jak teraz będzie Tuska, czyli właściwie 1, 2, 3 konkrety w porywach i tak to będzie PR.